Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry. Miło widzieć w tych naszych skromnych programach. Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Co tam słychać w grzybie? Bardzo dobrze, dzieje się, a tu trafiłeś jak nie ma ludzi. No to jest dużo godzin przed meczem, nie? No, no, ale klientów mamy, nie brakuje. A jak bilety? Zmieniłem. Tak? No. Ludzie zwolniają? To zapraszam do kolegi, kolega opowie jak te bilety. Kolega ten co kupuje bilet, czy kolega ten co sprzedaje bilet? Kolega to obydwa. Gdzieś przepił karnet i musi... musi wyrobić kupić nowy? No co ci by dogodło, no? No nie, no takich rzeczy pomyślonujemy i rozumiem, że już ty nie sprawdził, ani mówka wziął, ani da sobie kupić. To no, wszystko tak wyglądało. Mniej więcej tak to wyglądało, no ale co ci by dogodło, no? To są prawdziwi kibice, no, no, na wyjeździe to się musiało stać. Po co ci na wyjeździe karnet tutaj? Nie wiem, bo to tak jakoś wyszło, no. Musi być zawsze tutaj, przy serduszku. No i Wojtku, jak tam wygląda sprzedaż biletów? Dobrze. Cały czas prowadzimy sprzedaż biletów. Dla osób jeszcze niezaszczepionych zostało kilkanaście biletów. Tu oczywiście dziękujemy wszystkim karnetowiczom, którzy zgłosili i na maila klubowego wysłali potwierdzenie szczepienia. Także czekaj, bo muszę poruszyć ten temat, żeby tu nie było komentarzy pod kulisami negatywnymi, bo tutaj oskarżałem jak to? Segregację? Segregację ludzi. Nie, dlaczego? Bo, ale powiem szczerze, jak wiele rzeczy potrafię przewidzieć, tak tego nie. Zatem klub robi, jakby wykorzystuje to, co jest legalne do tego, wiesz, żeby wpuścić jak najwięcej ludzi. Oczywiście, wiesz co, gdyby to działało w drugą stronę i wpuszczalibyśmy tylko osoby zaszczepione, no to wtedy można by mieć jakieś tam wątpliwości. Ale w momencie, kiedy my puszczamy tą pulę, która była dostępna do 25% i do tego puszczamy jeszcze bilety, które zostały wprowadzone do puli dzięki naszym karnetowiczom, a także wiem, że nazwisko... Tak, zgłaszałem. Gdzieś kojarzę w mailach, dokładnie. Więc puszczamy to do dodatkowej puli, więc każdy kibic, nawet nie zaszczepiony, nie każdy chce się szczepić, wiadomo, to jest prywatna sprawa, ma możliwość zakupienia tego biletu. A to, co dajemy więcej, takie zostało rozporządzenie u nas ogłoszone, korzystamy z tego i mam nadzieję, że jak najwięcej osób też z tego skorzysta. A co zdaniem tych, którzy bardzo negatywnie tego podeszli, klub powinien zrobić w tej sytuacji? Wiesz, to szczerze mówiąc, albo według nich, gdybym mógł się wcielić w ich sposób myślenia, to nie wiem, albo zaprotestować i nie wpuszczać nikogo. Ale w jakim celu? Co by to dało? Jakby komu by to przysporzyło? Wiesz co, myślę, że tak naprawdę nie wiem, no... Ja nie chcę się tu absolutnie opierać po żadnej naprawdę... Ja tak samo, więc my po prostu korzystamy z tego, że możemy wpuścić jak najwięcej kibiców i po prostu to czynimy, bo wiemy, że ten głód piłki, zwłaszcza teraz po długim lockdownie jest. Staramy się, żeby było naszych kibiców jak najwięcej. Dostaliśmy wytyczne, jak mamy to robić. No i do tego się po prostu stosujemy. Nie wiem naprawdę, czemu by to miało służyć, aczkolwiek tak naprawdę to jest decyzja każdej z osób indywidualna, bo jest to naprawdę rzecz, która pozostaje w decyzji każdego z kibiców. Więc... Jasne. No dziękuję ci, Wojtku, za wyjaśnienie. Nie ma za co. Na pewno wywoła to falę różnych komentarzy, no mam nadzieję, że będą wyrozumiali wszyscy. Wiesz co, jeśli chodzi o kibiców, którzy tutaj przychodzili, to zdarzały się naprawdę, można nawet policzyć to na palcach jednej ręki, osoby, które miały jakieś wątpliwości co do tego. Być może w internecie po prostu większa anonimowość, niekonieczność kupienia biletu bądź karnetu. Po prostu dodaje troszkę odwagi, ale myślę, że wszystko będzie jak najlepiej i jak najwięcej kibiców znajdzie się na trybunach przeciwnej. Pamiętajcie, ruch ponad wszystko. Panie Ryniu, wartko, bo dysz leci. Nie, ja nie jestem cukrusz, nie stopię. Nie? Ochrona wita królową. Królowa jest tylko jedna. No. Życzę mu panie Ryniu, jak często tak czas przychodzi, żeby się z nikim nie witać. Bardzo dużo tego. Co tak się tutaj miotasz? Nie ma. Nie miotam się, tylko biorę... Możesz nakręcić, jak to ładnie wygląda. Statuetki dla... Do kogo to jest? Dla chłopaków, którzy zostali laureatami
laureatami. Ciężko mi się dzisiaj mówi, bo byłem wczoraj na urodzinach u mojego serdecznego przyjaciela, któremu jeszcze stąd fajnie jak to puścisz. Na pewno mu się zrobi miło. Konrad, wszystkiego dobrego, niebieskie Katowice. Słynny kundy z Katowic, ja? Tak jest. Pozdrawiamy serdecznie i najlepsze. Powiem Duka, na zawsze dobra marka. Tacy ludzie muszą żyć więcej jak 100 lat, także więcej jak 100 lat. No, 1920. Ja. No, dokładnie tak. No i co, figureczki, dla kogo? Wiesz co, no, jak, możesz to już sobie nakręcić, bo z jednej strony mamy imię i nazwisko, laureat Nagrody Młode Cieśliki 2021, a tutaj mamy już nasze nowe logo Centrum Szkolenia Akademia Piłkarska i UKS Ruchorzów, bo jak wiemy od wczoraj na zewnątrz będziemy wychodzili, mimo że to są dwa osobne podmioty, jeżeli chodzi o te dwie szkółki, to na zewnątrz będziemy wychodzili jako jedność. Gramy z tym samym herbem na piersi, nasze serca pompuje ta sama krew, więc nie wyobrażam sobie, żebyśmy gdzieś tam na zewnątrz były jakiekolwiek animozje, a to przez lata niestety tutaj było. Czas to gdzieś tam zakopać. Prezes Siemianowski to robi od kilku dobrych lat i udaje się to świetnie. Natomiast teraz myślę, że jeżeli to ubierzemy pod jedną nazwę Centrum Szkolenia Ruchu Chorzów, to no to będzie to fajnie wyglądać. Siemanko, panie Łukaszu, gdzie państwo idą? No nie, będziemy mieli odprawę. Tutaj, bo dlaczego? Bo nasza kawiarenka jest zajęta. A no tak, no bo legendy Kaśka muszą być, nie? Dokładnie. Cześć. Ja korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować tu wszystkim pracownikom, zawodnikom, wszystkim osobom z klubem związanym za życzenia i za prezent ślubny. Także z małżonką chcieliśmy bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Molo, to teraz ja ci życzę. Bo dziękuję. Pierwszości tak życzę na żywo tutaj. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Dziękuję bardzo. Szkoda, że Helika nie było, nie? Bo... No miał być, ale niestety... Miał tam jakieś ważniejsze sprawa. Dokładnie, miał inne plany na ten termin, ale myślę, że wybaczy mu to. Ale Michała pozdrawiamy, wczoraj Robert Lewandowski wcieknął sobie z nim zdjęcie, także... Tak, widziałem, że wygrali gierkę treningową, To dobrze, że chociaż ty. No mam nadzieję, że nadrobię na jego weselu. Już drugi raz przełożył, więc za rok myślę, że już do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka. No tego życzymy, no bo wszyscy się to chyba... że nie będę się... Dokładnie. No niedługo twoje, tak więc... Cześć Paula. No właśnie przyjechałyśmy i musimy szybko iść robić to, co do nas należy. Jest Paula i Aga pomaga? Tak. Cześć. Jaki ty masz piękny kolor tej kiecki, no normalnie... Taki jak ruch normalnie, nie? No, jaki to jest kolor? Ma jakiś taki kot, ten kolor? Nie mam pojęcia. To jest taki jak te koszulki... Zajebisty niebieski, no. Po prostu. I tyle, no. Jak kupujesz sukienkę, to zajebiście niebieską. No, to ja tak mówię. To jest voilà. Widzę nowe twarze w grzybku. Tak, nowe twarze. Przedstawiam się. No Kuba, jestem nowym pracownikiem ruchu. Zazwyczaj pracowałem w RC i tak teraz w dużym świecie jestem. Mówisz, jak całe życie pracowałeś w RC. Nie, no ale te parę dni to w RC, że pracowałem i teraz tak trochę się czuję zagubiony tutaj w tym dużym grzybku. Ze mną się czujesz zagubiony i ja cię poprowadzę po ścieżce życia. No ja nie wiem, jak ty z Kaliną zajdziesz, wiesz, ja nie wiem. No i jak ci się podoba praca w ruchu? Powiedz. Bardzo fajnie, no zaszczyt pracować w ruchu, no praca marzeń tak naprawdę. Jesteś kibicem? Tak. Niebieskie Siemianowice, no najlepiej. To warto Excelkę zadać. Mogę ci Helkę przynieść. Od małego wychowywany w niebieskim duchu, także no spełnienie marzeń taka praca. Fajnych pracowników mamy, nie? Z Siemców? Ja. A to ja teraz też Siemcy już. Ty się wykluził. Czemu tam? A no bo... Biadacz, legendarny biadacz. Co to? Tak się trafiło, nie? A co za czymś tam poszło? Za robotą czy co? Za mieszkaniem. Za mieszkaniem, fajne jakieś. Oczywiście. Nie? 10 sztok. Jestem. Ale mam widok na Sosnowiec, więc... Wow! Trochę to jeszcze ciężko. No generalnie to, co w grzybku, to więcej wieściach z grzyba, nie? Tam opisujemy tak. No. Chyba, że coś nowego jest, powiedz mi. Oczywiście, że jest. Co? Zobaczcie ten piękny kubek. No właśnie, że go tutaj... No, zobacz. Kubeczek. I jeszcze, już pokazuję. Zobaczcie, jaki piękny fartuch. Ja. Do gotowania, na wzór koszulki, a? No, zobacz. Ja cię kręcę, no. To wcale nie... Będą niebieskie obiady, obiady. A gotujesz doma? Oczywiście, że tak. Co, a możesz śląski obiad ugotować? Ja. No to co należy do śląskiego obiadu? Rolada, kluski. Dobrze. Kopusta modra. Sushi i kimchi. Sushi i kimchi, ja. Swoją drogą. No dobrze, a umiesz to uważyć serio, ja? Słucham? Umiesz to uważyć, ja? No. I to dobrze, dobrze. I w komentarzach, kiedy zapraszasz na obiad. Dobra, jak ktoś chce z Kaliną na obiad, to niech napisze w komentarzu... Do mojego męża. Obiad z Kaliną, o niech napiszą w komentarzu. Obiad z Kaliną. I zobaczymy wtedy, jaka jest skala zainteresowania i trzeba pomyśleć nad kolejną usługą w klubie.
O, i to nie jest głupie. Kolejny kontener obiady. Jak mamy sponsora obiady, jak mamy, to będą obiady jak u Kariny. Mam nadzieję, że będą drobne. Chyba, że cię zatrudnią w obiad jak u mamy i będzie taką inną. Ale nie, ja zostaję jednak na ruchu. Torman Ruchu przyszedł kupić bilet na puchar. Na puchar. Usłyszał przed włączeniem kamery. Zgadza się. Do siebie kupisz? Do... Dla dziewczyny. Dla dziewczyny? Dla dziewczyny, tak. Fajnie. Do siebie też musi kupić. Co? Do siebie też musi kupić. No właśnie, no bo jak tam na puchar się nie... Zobaczymy, jeszcze nie wiem, czy będę grać, czy na trybunce będę. Nie będziemy zdradzać tutaj. O kurczę, jakie spotkanie! Ja nie wiem, to jakoś cofnęłeś się w czasie, czy co? Ja uciekam, cześć Jacek. Nie ma, cię po kolei. Ja też uciekam po kolei. Niebieskie! No, niebieskie, kurczę. Pro senior system, wiesz? No. Pro senior system. Co tam, jakieś pieniądze? Pieniądze chyba nie, ale satysfakcja własna. Ostatni szpil domowy Ruchu w trzeciej lidze. Mhm. Oby już nigdy więcej takich szpil. Nigdy więcej trzeciej ligi, no. Dokładnie. Awans jest nasz. Wisi dzisiaj. Tam, dobra. Oczywiście, debiut. Pięknie. Debiut. Znaczy debiut po ilo. Debiut po 30 latach. Debiut po 30 latach. Odnowiona wersja. Pięknie. Wracamy do korzeni, Dadziu, fajnie. No, na wielu płaszczyznach. No. Panowie, pierwszy raz na dzisiaj? Nie. Już dużo razy tutaj bywałem jako kibic. Może nie jako gracz dokładnie, bo w barażach tylko dwa razy się udało zagrać, ale... Jako kibic? No, schorzowa jest. Kibic Ruchu. Bo tu niektórzy byli w sektorach gości. Nie, jako kibic Ruchu. Mieszkam w Chorzowie, także... No proszę. Też grałem w juniorach Ruchu. Mhm. No niestety tak się potoczyło, że szczęścia szukam na razie w Goczałkowicach. Na razie? I ja tutaj mam, także... No jak w tych Goczałkowicach ci idzie? Bardzo dobrze. Jestem zadowolony. Mhm. Bardzo fajny projekt tutaj Łukasz wymyślił. No, i... no to dobrze, no to ja życzę co, powodzenia, dobrze dzięki się pokazać. Dzięki bardzo. I... A może tutaj się spotkamy kiedyś w innej koszulce? Na te pytania już nie odpowiadam. Co tam u ciebie? Co to może za przekuto? Co to jest? Nożem przekuta róża. Ja. Coś ty taki agresywny. Nie, bez przesady, no. To tylko taki wzorek, no. Ty taki na zewnątrz wyglądasz spokojny, a w sercu widać tu kurczę jakieś noże przekute. Ja, to jakaś symbolika. No ja, no bojowo nastawiony na mecz, to o to chodzi. Nie wiem, co jest. Tematy chłodzącej nie ten. Widzisz, to jest co pokazujesz? Ja? Kotka. No. Pokażę, jak moja Zuza radzi sobie z upałem, wiesz, leżąc na. A jak w zdrowie twojej Zuzy, bo słyszałem, że miałeś ostatnio tak poważnie mówiąc. No to już tak problemy. Miesiąc walczymy, ale Zuzia jest waleczna, daje radę i ja jestem głęboko przekonany, że to się wszystko skończy najlepiej jak tylko możliwe. Tadziu, wszyscy ci tego życzymy. My trzymamy kciuki. Wszyscy są tajemnicze, nic życie, Tadziu. To... Tak. Myślałem, że tylko ja wiem. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry. Miło widzieć w tych naszych skromnych programach. Zajemnie. Pierwszy raz na cichej? Tak. Gdzie tak? Można? To witam serdecznie. Prędy? Tutaj, do szatni? Tak. No to tutaj, ten. Dzień dobry. Trochę z nimi, pogadaj z chłopakami. Z chłopakami? Panowie? Rozumiem, że nie chcę rozmawiać. Panowie, czemu nie chcecie rozmawiać? Nie, no ja chętnie porozmawiam. No, to ja zadam pytanie klasyczne. Jasne. Czy pierwszy raz na cichej? Nie pierwszy. Z rozwojem już tu byłem. Z rozwojem? Na sparingu czy oficjalnym? 3-0. W drugiej lidze jeszcze byłem. Tak? Ten mecz na wyjeździe, co był... Ten. To jest Pacha znasz, Paszka, tak? No Paszka, Kowalskiego, Wyroben, Barsz, ty zna. No kurde, to jak do siebie. No jak do siebie, no jak też tak. No to... A... Znajomości dużo. A gdzie mieszkasz generalnie? W Katowice. Katowice. To bardziej niebieskie Katowice, czy... Nie, no tej części nie niebieskiej. Nie dobrze. Nie w tej. No to jak przed meczem drugim? Zobaczymy, no. Chcecie... Liczymy, że w końcu przełamiemy, nie? Bo... No właśnie, ale nie no, wy macie też taki może jakiś ten dodatkowy pocisk ambicjonalny, że chcecie być jedną drużyną, której no, nie pokonał, oczywiście, nie? No oczywiście, że tak, no, ale zobaczymy, co z tego będzie, nie? Chodź, pokażę ci, bo pokazywałem ci już puchary na młode cieśliki. No. A nasz partner, Fankarta, przygotował jeszcze... O. Każdy, kto gra w FIFA, to czai... No, wie o co chodzi, bordo. Nie? Ja nie gram. Ale też wiem o co chodzi, także też przygotowaliśmy dla chłopaków, dla każdego laureata taką kartę, myślę, że to będzie fajna pamiątka. Więc super, bardzo dziękujemy Fankarta. No myślę, że ten projekt się będzie rozwijał, bo dla dzieci
to na pewno jest fajna rzecz, nie? Damy linka w opisie. Damy, w opisie. Tam super, dzięki. Kazieś był? Pojakla. Pojakla? No. Co, bo zimno, bo deszcz będzie lepszy pocać pojakla? Nie, wola być ubezpieczony. A wytłumaczysz naszym tym widzom? Spoza. Spoza, no? Spoza czego? Spoza strefy Górnego Śląska językowej. Czym jest jakla? Ja. Jakla jest to kurtka. Kurtka, jakla jest to kurtka. Dokładnie. Także kolejna lekcja niebawem. Co to za znajomości? Widzę jakieś dobre, bo uśmiechy na twarzach są. Bardzo dobre. Zajebiste, no, najlepsze. Zajebiste. Skąd się znacie? Z rekordu. O. Wszyscy z rekordu? Nie, wszyscy. Nie. Tu ta dwójka. Aha. I jeszcze trójka. Ty widzę. Jeszcze Konrad jest. Jeszcze Konrad, no. To była kapela wtedy. No, Konrad to teraz jest kapela, wiesz, jak on krzyczy po meczach. Tak? No, to wygra mecz rzut, to z jego. Taki złośnik? Ty? Czy nie. Taki Wodzirej, tak? Wodzirej, no. To by pomyślał, nie? Taki cichy był w rekordzie. Siedział, cichy był w rekordzie. Ale wiesz, cicha woda brzegi rwie, nie? Odblokowałeś się w ruchu. Tak. No i co panowie, jak przed ruchem? A, bo mnie się w rekordzie się nie jest. Co? Pozytywnie. Tak? Pewnie. Obstawione? No, no jak wygrywać to z najlepszymi, nie? Tak. No tym bardziej, że będziecie jedyną drużyną, która... Musi przerwać, nie. No właśnie, fajnie by było, żeby to nie byliście wy. Ale niestety będziemy. Pewność siebie, to jest... No. Najważniejsze jest zdrowie. Najważniejsze. Pamiętasz? Dzień dobry panie Bogdanie, witam dobry. Serdecznie dobry. Na naszej śląskiej ziemi. Od razu się lepiej dycho, co? Ja. Właśnie, ponieważ z Krakowa to za dwie dychy i 4 złote. Brutto. To co, tak. Dzisiaj stare dobre czasy się przypomną, co? No mam taką nadzieję, tylko się obawiam jednej rzeczy, że jak przegramy, to będzie, że Kalus przywiózł żaba. No nie, to Kalus żadnej nie może przywozić. Ale spokojnie, już nic tam nie grazi, także... Dlatego tak późno został zaproszony. Ja, dokładnie tak. Żeby było jak coś, to tam dokładnie już, tak. No prezesie właśnie, teraz też szczególne chwile, nie? Bo tam wręczamy. Tak jest, czy? Najpierw podziękowania przed meczem wszystkim sponsorom, wszystkim którzy nas wspierają. A w przerwie meczu młode cieśliki 2021, taka mini gala, czyli z każdego zespołu Akademii UKS-u został wybrany jeden zawodnik tajnie przez pozostałych, całą swoją drużynę, także takie bardzo wyobawcze wyróżnienie i właśnie w przerwie wręczymy to, te statuetki, także myślę, że znowu taka podniosła chwila, no i mam nadzieję, że w międzyczasie już też dobre chwile się podzieją też na boisku i później też. Żebyś okrzyczeć bomba, nie? Oczywiście i żeby nasi przeciwnicy po prostu dzisiaj troszkę piszczeli. O, aluzja. No, dobra. Właśnie dzisiaj znane postaci na ciebie, Bogdan Kalus, Łukasz Piszczek. Może nie w tej kolejności. Dzień dobry, witamy serdecznie po raz kolejny. No po raz kolejny, kurczę już, ile razy w tym sezonie? Trzeci. Mimo wszystko widzę mało zdjęć, jeszcze nie było zdjęcia cichej, co? Zdjęcia cichej, nie, po prostu dzisiaj mamy taką też swoją uroczystość, jaką? Coś się kończy, coś się zaczyna. Dzisiaj ma miejsce prawdopodobnie ostatni mecz trzeciej lidze naszego kolegi, dlatego też chcemy to uwiecznić, żeby pamiątka z tego meczu tego kolegi, pozostała. Który tam, tak? Tak? Tego wyjadacza na środku. Mhm. Czyli to jest koniec kariery, rozumiem? No, nieuchronnie się zbliża. Ojku, no to czego życzyć w takim wypadku na taki koniec kariery? Dużo zdrowia i spokoju, tak, chyba. Przede wszystkim. A resztę wszystko przyjdzie, nie? No. No dzisiaj dobrego meczu, aczkolwiek będzie dobry, więc kolega jest na takim poziomie, że na pewno sobie poradzi. I... Szkoda, że kończy, no bo jak on kończy, to i my kończymy. Ale wybrał sobie takie fajne miejsce, nie? Na zakończenie. No udało się akurat tak, że jest fajnie na koniec i ten, nie? Chcecie coś powiedzieć, przekazać? Zawsze pozdrowię swoją ulubioną ciborską grupę gotycką. Ciborską grupę Gothic, o. O, pozdrawiamy. Chciałbym również pozdrowić nasze małżonki, rodziców akurat. Są z nami dzisiaj cały bus przyjechał. Tak. Pięknie. Pozdrawiamy całe podkolegium Świebodzin. Także super. A ja bardzo chcę pozdrowić moją dziewczynę, która walczy z egzaminami właśnie teraz na studiach, więc tam trzymam kciuki. Trzymamy kciuki. I oby wszystko poszło po jej myśli. A jak już zda, no to nie przyjdzie na cichą na jakiś mecz. I taki będzie plan. No.
Dziewczyna naszego Tormana, bramkarza, tak? Ale rodzina. Rodzina cała. A rodzica i siostra już się nie liczy. O, jak? Nie, no nie miło poznać. Pięknie. Nam również. A wstawi mnie pan do kulisów? Oczywiście, że wstawię. Jej. A co powiesz ciekawego? Chcesz kogoś pozdrowić? Może mamy tatę? No, że Kuba jest najlepszy. No jest, no, dlatego broni w ruchu, nie? Tak jest, trzymamy kciuki. No, super. A odwiedzacie tak już regularnie na mecze? Chyba. Jest możliwość? No, tatuś częściej. Tata na ptaszkę. Siostra owszem, ja jestem drugi raz, przyznam się. A do kogo jest tak podobny? Tak pomieszany jest taki trochę, nie? Trochę mama, chcę trochę teraz tata. Powiedzieć, żeby przed nim nie chcieli podpaść. Ja jestem najbardziej do Kuby podobny. No tak, że rodzeństwo. Coś się... To idzie ten fryzjer, co się musiał na biało ufarbić po awansie ruchu, ja? Ja ponoć. Witam. Tak wydają, cześć. No i co to za zakład był? Richtig taki był, czemu tak się ciemniał? Zakład, no trzeba być honorowym mi się, wiesz. Zakładów trzymać. No ja. Ale ja słyszał, że we wrześniu na ciebie kolej będzie. To wola bądź dzisiaj jest. Czy dychy, Fan Klub Deutschland po raz kolejny, dzisiaj licznie. Witamy. To z jakich miast? Dzisiaj licznie. Z jakich miast? Siatka w całych Niemcach mamy, wszędzie jesteśmy. No. Od Cottbus na Westfalia bardzo mocno grupa jest. Można pozbierać te twoje minionki w jedna kupa, wiesz? Dobra, dzięki. Stuttgart mocny, Westfalia jest mocno, Augsburg jest mocny. A rozumiem, jak wszędzie. Jesteś za ruchem, to rozumiem, lokalne kluby też odwiedzacie, jak? No oczywiście, że mamy, dlatego dzisiaj jest na żółto, bo jest Braunschweig. Aha. Ale oczywiście, jedne serce jest, nie? No wiadomo. Tylko za ruchem, a tak to każdy ma jeszcze swoją miłość, nie? Oczywiście. Ja jeszcze chciałem coś powiedzieć. No. Zapraszam wszystkich kibiców ruchu, co mieszkają w Niemcach i jeszcze się z nami nie skontaktowali. Meldujcie się u nas, jesteśmy na Facebooku do znalezienia. Klub sportowy Ruch Chorzów, Fan Club Deutschland. Piszcie do nas, my się do was odezwiemy, działamy, jest nas coraz więcej, pomogą mojej ruchowi i co by was na chwilę, stówa przyszła, dwie stówy, pięć stów, a w końcu tysiąc, taki przemarsz. No właśnie, to jest tak, naszym największym planem jest, żeby zrobić wielką niebieską rodzinę w Niemczech, żeby mieć kontakt, żeby wszyscy niebiescy kibice byli ze sobą razem, wspólnie. I przede wszystkim, jak będziemy grali kiedyś w Champions League, w co wszyscy wierzymy, to jademy tysiącem z Niemiec, z Rzeszyni, żeby nie ludzi szukać. Wypomnimy wam to potem. Powodzenia. Dziękujemy. Ja tu widzę tak w kapeluszach fajnych. Fajne niebieskie, no celowo no, w niebieskich kapeluszach. Niebieskie. No i coś niebieskiego musimy powiedzmy mieć. Powiedzmy tutaj, na co zbieramy? Zbieramy na najmłodszego chyba z niebieskich kibiców, Filipka z Jankowic, chorującego nas twardnie rdzeniowy zanik mięśni. Ma 11 miesięcy, jak najszybciej jest potrzebna terapia genowa, mamy ponad 4 miliony, jeszcze trzeba zebrać ponad 5 milionów, 9,5 bańki trzeba na całą terapię genową. Dzisiaj jesteśmy tutaj, Wielkie Niebieskie Serce zawsze jest gotowe do pomocy. Super, no i właśnie teraz tak, bo zbieramy tutaj na meczu, ale materiał będzie opublikowany po meczu, więc jeżeli, gdzie kibice mogą wpłacać pieniążki? Jest skarbonka, na stronie ruchu również się pojawił link, macie link do skarbonki, oczywiście będzie też go jest, oczywiście się pomaga i tam jest skarbonka cały czas aktywna, niebieskie, Wielkie Niebieskie Serce. Zapraszamy do wsparcia. Cześć, Danielu, ja cię pierwszy raz widzę w takim cywilu tutaj. No, po cywilnemu, całe życie po cywilnemu, a ty mi tutaj zawsze nowo, co ze znajomymi stoisz, ja? Ze znajomymi, tutaj jest nowicjuszka właściwie. Nowicjuszka? Wciągnięta. To jest przypadek. Będzie jeździć? Się okaże. Jak się jej spodoba. A skąd nowicjuszka jest? Gdzie mieszka nowicjuszka? Częstochowa. Częstochowa przez E podkreślone. No, myślę, że to tylko przypadek. Przypadek. Popracujemy nad tym. No dobrze, a z kim nowicjuszka przyszła na mecz? Z Mateuszem. A Mateusz jest skąd? Z Rudy. Ruda, czyli Ruda tutaj już nie ma E. Tu już nie ma wątpliwości. To nie jest przypadek, że w Rudzie Śląskiej nie ma E. Dzień dobry, panie Eugeniuszu. Dobry. Miło pana widzieć kolejny raz na Cichej. Pana też bardzo miło witać i robi pan piękne filmy. A ogląda pan dalej kulisy nasze? Stale oglądam, tak, stale oglądam kulisy. Dla mnie zaszczyt, że takie legendy oglądają. Bez przesady. No. No powolutku wracamy i organizacyjnie, i punktowo, i styl gry. Sam sposób grania jest bardzo fajny, bo chłopcy grają do przodu, grałem ofensywnie i to mi się bardzo podoba. Tak Kęźlu grał za dawnych czasów. Kto to jest, przepraszam? Prezes. Ale jakiego klubu, przepraszam?
Prezes szatni, nie? Co ci się stało? Co ci się nie poznowu? Mecz to jest święto, pamiętaj sobie to. Dzisiaj jest... Ty się tutaj jak prawdziwy menedżer pijesz. No. Wziąłem notes, parę nazwisk, wiesz, mam obserwować i zobaczymy, co będzie. To jest atrybut, ja tutaj... No wiesz, no, jak się wiesz, nie wygląda na bójce, to przynajmniej wiesz. Nie no, ale co się stało? Ty idziesz do wywiadu, czy coś? Nie, 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 jestem na imprezie, wiesz, rodzinnej. No i przyjechałem na mecz, nie? Potem... Co to za impreza? 70 lat. Od mojego dziadka, od mojej żony, dziadka, brat. No to najlepsze życzenie dla żony, dziadka, brata. Są rzeczy ważne i ważniejsze, nie? Siadaj! Synek, ty Amry nie przejedź, opie. Dobrze. No. Zderzyłeś się kiedyś ciężarówką? Patrz, kurczę, na tym ruchu cały czas te same twarze. Ja. To jest niesamowite, nie? No i oby żyli nam jak najdłużej. Ja, oby wszyscy żyli nam jak najdłużej. No. Tam ta córeczka ci śpi? No, ale powiem ci, sprzedam ci motyw. No. Była z nami na Pniówku ostatnio. No była. Była. Kulica też była. Była w Kulicach, ja załapałem się do Kulic. I teraz chcę, żebyśmy ją zapisali do ruchu, żeby grała. I co, żeńska frakcja? Ja, w poniedziałek pójdzie pierwszy raz na trening podobno. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ciekawe, no. A powiedz mi, czy wręczyła już zawodnikowi z numerem 17 kwiatuszka? Nie, ale ostatecznie stwierdziła, że to jednak zawodnik z numer 14 dostał. A, tak. Przedstawicieli Stowarzyszenia Wielki Ruch! Piękny medal, piękny medal. Tutaj padły słowa, że za parę lat, albo nawet za jakieś więcej, nikt nie będzie pamiętał, ani nie wierzył, że po prostu tego jest tak mało. Pierwszy mecz i od razu medal. Pierwszy mecz jego, tak? Ja. Cały tydzień żyję tym. Petarda. Co fajnie, nie? Taki medalik. Nie, no to jest klasa, nie? To widać, to jest legenda bez końca, naprawdę. No, pięknie zostali nasi partnerzy. Dokładnie tak. No, dokładnie tak. Widziałeś medale? Widziałem. Zrobiliśmy to razem. I róbmy to razem dalej. Jesteśmy w stanie zrobić jeszcze więcej. Bardzo się cieszy Grzesiu, Joszko. No i bardzo. Tak, dobrze. Ale dlaczego ja się cieszę? Bo powiem ci, to nie jest dla mnie, tylko to jest zasługa wszystkich członków Stowarzyszenia Wielki Ruch i to dla nich te podziękowania. Tak jest. Ale z tego miejsca zalecamy do zapisywania się do Wielkiego Ruchu. I dopłacenia! Dopłacenia! Żeby wzrosła liczba do 1220 przynajmniej, nie? Przynajmniej, w tym roku. Do końca roku. No. I jak ten, żeby była jasność, numer 1920 pójdzie na licytację, żeby była jasność. To nie jest tak, że... Siemanko. To nie jest tak, że tam następny się po prostu zapisze. Ona będzie specjalnie wylicytowana i kto da więcej, to będzie miał ten numer i dostanie specjalną niespodziankę. Ty widziałeś ostatnio, dziewczynka chciała dać kwiatuszka. Widziałem. Momencie, nie? Masz go? Właśnie kwiatuszek się okazał nie dla numeru 17, tylko dla 14. Także muszę cię nagrać takiego smutnego teraz. Coś się spodziewałem, że to nie na ten numer, wiesz? Razem cieśliki, a? Ja. Liderów drużyny, że tak powiem. Wybranych demokratycznie. Tajnie przez swoich kolegów i to jest takie bardzo ważne. No jest to nobilitujące. Najlepszych i najbardziej koleżeński, bo to nie tylko najlepsi
To są właśnie te cechy właśnie Gerarda Cieślika są jakby tu wyostrzone i to myślę, że obcy też będą oceniać i to będzie taka tradycja już. Wymyśliłem to 2 lata temu. Rok temu nie szło zrobić z powodu pandemii, a teraz kontynuujemy dalej tą jakby mini galę, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić już jakby osobno, ale myślę, że przy publice też chyba to będzie takie dosyć oryginalne. Czyli cyklicznie będziemy. Cyklicznie. Tak jest, co roku będziemy wybierać młodych cieślików, także chłopcy muszą się starać cały sezon i potem są wyróżnieni. Ania, piękna chwila, prawda? Piękna, mnie to bardzo cieszy. Mam nadzieję, że te dzieciaki niedługo tutaj zagrają, bo na pewno każdy o tym marzy. Tym bardziej, że jest to wyjątkowa nagroda, bo tu nie chodzi o to, żeby być najlepszym na boisku, wiesz, tylko o to, żeby również poza nim świecić przykładem, a to jest bardzo ważne, dlatego przed tymi chłopcami, pomimo tego, że nie każdy z nich może teraz jest najlepszy w swojej drużynie, świetna na przyszłość, bo będą ciężko pracować, dużo pokory jest i ich tu na pewno zobaczymy. Także zapamiętajcie te nazwiska, nie? Tak jest. Zędzio, tam był spalony w pierwszej sytuacji. Nie odbiłeś od naszego. Po co jechał za nas? Bo teraz musimy to na wideo. Panie Łukaszu, musimy to... Jeśli się odbiło od naszego, to rozumiem. Dobrze. Ale... Już się witali. Nie, ze mną nie. Dobra, zapraszam, już będzie radny. Teraz będzie war jak coś będzie. No war, no. Pan Łukasz zresztą dużo często war oglądał. Nie, ja rozumiem to, ale taka ja sytuacja... Powiem, nie, no była taka... A on stał już 2 metry. Bo druga była nie doszedł, nie? Do filmu, tak. Nie? Dlatego czekałem na ostatnią chwilę. No dobra, ale później jak... Czekaj i patrz. Ale jak to jest sytuacja do pressingu, to tak trzeba zareagować, no nie? W zależności jaka szkoła. To jest szkoła najlepsza, tak? Świebodzińska. Świebodzińska szkoła. Co to dzisiaj? Urodziło mi się córeczka. Córeczka się urodziła, to do niej, ja? Ja, Marysia. Marysia, jaki fan klub? Siemianowice. Siemianowice, kurde, to Siemianowice popularne ostatnio. No to pozdrowimy Marysia, co by cało zdrowo tutaj w tym pierwszy etap życia weszła, nie? Dziękujemy bardzo, ja zdrowia do matki i do córki. To kiedy na ruch przyjeżdżą? No i no wylecie ze szpitala i zaraz przyjeżdżamy. Dostałem info, że ty jest kolega, który ogląda kulisy podobno. Tak. No skąd ty jesteś, kolego? Schorzowa. Schorzowa jesteś. Centrum samo, czy jakaś dzielnica? Batory. Często chodzisz do meczu? No, jak się tata zgodzi. A tata się godzi często, czy się tak rzadko godzi? Jak tylko możemy, zawsze się wybieramy. Jak tylko możecie. A co wam przeszkadza zazwyczaj? Ostatnio nam przeszkodziło, że na tamte święta, co były, 2 lata temu, dostaliśmy karnet, ale... Były zawieszone rozgrywki dla kibiców i go nie wykorzystaliśmy. Bartłomiej Kulejewski.
Przede wszystkim chcieliśmy podziękować zarządowi, wszystkim pracownikom klubu za to, że mogliśmy tutaj dzisiaj tą zbiórkę przeprowadzić, jak również wszystkim kibicom, wszystkim, którzy zobacz, jakie puszki ciężkie. Zobacz, żeby nie było, że żartuję. Nie no, naprawdę, takie nawet papierki wystawają. Za takie wielkie niebieskie serca. Dziękujemy wam bardzo. Super. Pozdrawiamy i polecamy się na przyszłość też. Już raz byliśmy, jesteśmy dzisiaj. Jak trzeba będzie, przyjedziemy znowu. Super. Dzięki. A nie chciało wpaść dzisiaj bramkarz, to trener bramkarzy tutaj bardzo zasługa. Dobry wybór dzisiaj. Dobry do grania czy nie? Później do grania? Dobra. To co panie trenerze, Goczałkowice no nie odczarowane, no kończy taki się to taki sam wynik, no. Szkoda, że nic nie wpadło, bramkarz, myślę, że tu man of the match z Goczałkowic. Trzeba wyeliminować mocne punkty. Konia! Brawo. Powodzenia panie sędzio, no i jak to się mówi, gratulacje, powodzenia na emeryturze. Dzięki, czas nową przygodę zacząć. No to powodzenia, do zobaczenia. Dzięki, powodzenia w pierwszej lidze. Gratulacje awansu. Dziękujemy. Gratulacje zwycięstwa. Tam podpisane tunel. Goczałkowice jedynym klubem w trzeciej lidze zapisały się w historii, który pokonał Lchorzów. No fajny mecz był, wydaje mi się. Obie drużyny chciały grać w piłkę. I co no, gratuluję Ruchowi awansu. Taka drużyna musi grać na pewno w wyższej lidze. I a my robimy swoje, my walczymy o nasz byt. No właśnie, ty idzie się opędzić. Panie Bogdanie, oświadczenie musi być na koniec. Ja mówiłem godzinę przed meczem, żeby się nie okazało, że przywiozłem żabę i się okazało, że przywiozłem żabę. Biorę to na klatę, za tydzień mnie tu nie będzie, także derby z Górnikiem spokojnie, kolejne zwycięstwo. Nie no, panie Bogdanie, nie ma co przesadnie tu wierzyć. Miejmy nadzieję, że częściej się będziemy tu widywać. Mam taką nadzieję. W drugiej lidze. Zapowiada się pan tutaj, że będzie padał częściej? No, jak czas pozwoli oczywiście, bo po ponadrocznym rozbracie z teatrem, no to trzeba teraz podgonić robotę. Natomiast myślę, że są duże szanse, żeby gdzieś na jakichś meczach wyjazdowych, bo Siedlce, Lublin, no Pruszków. Tak, stołeczne okolice, gdzieś tam no, jest szansa, żeby... Poza tym już się umówiłem z Rafałem Grodzickim, że się spotkamy na meczu, bo spotkaliśmy się ostatnio w Lublinie, kiedy ja byłem w robocie, bo był na spektaklu, w którym grałem i mam nadzieję, że się zrewanżuję i tym razem obejrzę Rafała w meczu Motoru Lublin z Ruchem, oczywiście zakończonym zwycięstwem Ruchu. Nie chciałem tego robić. Dobrze, to dziękuję panie Bogdanie, życzę szerokości. Dzięki.